Kochani, pora się obudzić. Ruszamy w kolejny dzień pielgrzymowania i trzeba zacząć ten dzień porządnie. Od śpiewania. Tutaj się nam stało. Bąbelek, tradycyjnie. Wyjdzie z tego? Wyjdzie, wyjdzie. Da się żyć. Już kiedyś, a co dzień nowa, wschód słońca, niech ciebie nam zapowiada. Każdy wschód słońca, ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać pora. Maciek, jesteśmy już po pierwszym odcinku tego drugiego dnia. Powiedz, jak minął ci ten odcinek? Dobrze. Dobrze? Szedłeś cały czas? Nie. A co robił? Czyli mama musiała pchać wózek, tak? Mama jest hardkorem. Musi wszystko znieść. Przespać poranka, panie. Thank you.
swą gitarę. Wydaj z siebie dźwięków parę. Proste chwyty, proste słowa. Proste Bogu się podoba. To na cześć i chwałę nieba anioł jako żywy śpiewa. Hej, la, la, la. Hej, la, la, la. To dla ciebie, dobry Boże, pioseneczka ta. Hej, la, la, la. Hej, la, la, la. To dla ciebie, dobry Boże, pioseneczka ta. Jedni grają dla oklasków, dla innych ziemi blasków. My na chwałę nieba gramy i najwięcej z tego mamy. To na cześć i chwałę nieba anioł jako żywy śpiewa. Hej, la, la, la. Hej, la, la, la. To dla ciebie, dobry Boże, pioseneczka ta. Tymek, pierwszy raz posługujesz grupie muzycznej. Czy jest to dla ciebie jakieś nowe wyzwanie? Tak, oczywiście jest to nowe wyzwanie, ponieważ pierwszy raz właśnie idę tak oficjalnie w grupie muzycznej, bo jestem trzeci raz na pielgrzymce i grałem na tym bębnie, ale tak oficjalnie jestem pierwszy raz tak w grupie muzycznej. Nie boisz się? Nie, nie boję się, już mam to za sobą, już grałem na pielgrzymce, także pewny siebie jestem. Hej, la, la, la. Hej, la, la, la. Dla ciebie, dobry Boże, pioseneczka ta. Dałeś nam się cieszyć, Boże. No być nie może. Powiedz, jak dziękować mamy. Tobie gramy i śpiewamy. To na cześć i chwałę nieba anioł jako żywy śpiewa. Hej, la, la, la. Hej, la, la, la. To dla ciebie, dobry Boże, pioseneczka ta. Nieźle dudni, nieco, nie?
wyjmy pielgrzymi, możemy zrobić też taki błąd, taką głupotę powiedzieć. Myśmy szli przez Starową Wolę, przez Mostek Zdrowiały, machali. No i mogliśmy zgłosić, ale ja jestem boski, ale ja dutni, ale ja jestem niezły. Naprawdę to, moi drodzy, dutni moc pokazuje Pan Bóg. Nie ty, nie ja. No może my razem troszeczkę, ale tak pojedynczo naprawdę jesteśmy rudeczkami. Jeżeli myślimy w ten sposób, jak ta rówka z tego przykładu, to jesteśmy ślepi, przewodnicy ślepi. Tkwimy w błędzie i no teraz wyleczy, tylko i wyłącznie wyleczy, leczy nas Pan Bóg. Pielgrzymka to właśnie jest taki czas leczenia, mądrego spojrzenia na świat, na życie, na siebie, na swoje poglądy. Właściwie wczoraj taki był bardzo ładny temat naszej konferencji o wzorcach, o przykładach, jak człowiek się musi na kim wzorować, no, dać przykład, najpierw co się robi z mamy, z taty, bo księża dobrze wiemy, jak wyglądają dzieci, które nie mają ojca i matki. Od razu widać, że mają pewien defekt, które później pewne sprawy mogą nadrobić z Bożą łaską i pomocą, albo też nie nadrobią i są dysfunkcyjne w obliczu rodzin, mają zawsze jakieś sobie braki. Każdy z nas potrzebuje jakiegoś wzorca, jakiegoś przykładu. Mają to być rodzice, dziadkowie, bywają święci, jak czuję tylko bardzo owocno, naprawdę dziękuję świętej Jadwigi za świadectwa, za przykłady, taką owocne właśnie spotkanie, konferencje, gdzie były przykłady, świadectwa takich ludzi, że spotkali kogoś, kto jest dla nich wzorem, przykładem i zachwycił. Ale możemy też przeglądać Facebooka, Pudelka i inne śmieci, czytać jakąś taką gazetę, jedną, drugą, byle jakąś, tylko i wyłącznie rozwód, zdrada, celebrytyzm, czyli wielka pustka, wielkie nic. I wtedy bierzemy przykład, naśladujemy ludzi ślepych i sami stajemy się ślepi, stajemy się nijacy. Kogo naśladować i dlaczego? Wróćmy do wczorajszej Ewangelii. To jest przepiękna historia, jak to święty Piotr chodzi po... Najpierw Pan Jezus chodzi po wodzie, a potem święty Piotr. Właśnie. Najpierw wkroczy Pan Jezus po wodzie, a święty Piotr mówi, ja też chcę. Jezus mówi, nie ma problemu, chodź proszę. I idzie. My, księża, czasami nad tym fragmentem, takimi fragmentami, próbowaliśmy to jakoś wytłumaczyć tak naturalnie. Taka była jakaś tendencja, bo to chyba się już zarazili od braci protestantów, że próbowaliśmy takie trudne elementy z Pisma Świętego wytłumaczyć tak naturalnie, że szli przez tą pustynię, tam jakieś rośliny można było jeść, szli przez to morze Sitowia, tam się można było tupnąć trochę, to tam się trochę brzegu przysypało i przeszło. Te trąby w Jerychu to tak głośno dudniły i mury się rozsypały. A zapominaliśmy, że jest Pan, gdzie może wszystko. Jak czasami czytam te fragmenty, szczególnie w tych trąbach jerychońskich, zapominam parafię w Komorowie, księdza Andrzeja, on tam ma trąb 50, oni dudnią 15 czy 20 lat, tam się rysem nie robiła w kościele. My zapominamy, że jest Pan Bóg i On może wszystko. I człowiek, który słucha, patrzy w Pana Boga, też może wszystko. Jak ten święty Piotr kroczący po wodzie, wpatrzony w Jezusa. Spojrzał na prawo, spojrzał na lewo, wystraszył się i tonął. My jak będziemy patrzeć na prawo, na lewo, to też możemy się wystraszyć, że jest źle, że jest tragicznie, że nie ma przyszłości, że jest smutek, że tragedia. I sami wpadamy w to dno, w tą przepaść, w tą nijakość, w to zło, które nas przeraziło. Mamy się właśnie wpatrywać w kogoś, w coś, w Pana Boga przede wszystkim. I wtedy jesteśmy mocni Jego mocą, Jego mądrością, Jego siłą. Jesteśmy ogarnięci Jego miłością, jesteśmy ogarnięci Jego potęgą. Dzisiaj tutaj jesteśmy w Sulisławicach. Ja zawsze przychodząc tutaj lubiłem zajrzeć z tyłu kościoła. Teraz ojcowie zmartwychwstańcy pięknie to odnowili, ale zniknął ten znak. Tam była taka tabliczka, jak kilkanaście lat temu skradziono obraz Matki Bożej. No kradzież była bezczelnie perfekcyjna. Nie szło odnaleźć obraz malutki, ktoś, no, musiało być zamówienie na to, bo naprawdę byli to śpece złodziejskim, złym fachu, ale
no nie mogli policjanci znaleźć śladu, nie mogli cokolwiek ruszyć sprawy, aż nagle w środku Warszawy sceny przed człowiek i oddaje. Oddaje tak bez żadnego powodu. Czy to nie jest znak od Pana Boga, że On jest ponad naszymi możliwościami, naszymi siłami? Takich znaków, że Bóg jest Bogiem i powinniśmy Go zauważyć, jest mnóstwo. Jeżeli będziemy to czynić, jeżeli będziemy otwierać swoje oczy na Pana Boga, także na Jego Słowo, które czytamy w Piśmie Świętym, także na drugiego człowieka, który jest obrazem Pana Boga, to będziemy mogli w pewnym sensie zobaczyć rzeczy wielkie i powiedzieć: Panie Boże, nieźle dudnisz, a ja, idąc Twoimi krokami, Twoimi śladami, też trochę Tobie pomagam. Amen. Mógłby się Pan z nami podzielić Pana doświadczeniem związanym z pielgrzymką? No zaczęło się doświadczenie w 1999 roku, już po raz 16, to już trochę doświadczenia jest. No pielgrzymka jest dla mnie ważnym wydarzeniem, czeka się na nią cały rok, jak w tej pieśni ostatniej grupa nasza śpiewała. Ten czas jest takim oderwaniem się od codziennych zajęć, od pracy zawodowej. I człowiek jest wyłączony, nie myśli o tamtych problemach tego codziennego. Czasami myśli, co tam w domu, ale tutaj jest całkowite, to jest życie pielgrzymkowe, jest wiadomo jakie. No. To życzymy Panu powodzenia, żeby Pan doszedł na Jasną Górę i mógł zanieść swoje intencje. No właśnie, tego jeszcze nie powiedziałem, że każdy pielgrzymuje ze swoimi intencjami, które po prostu nosi w sercu wcześniej, przez cały rok. Moje zaczęło się takie jako dziękczynienie. Nie powiedziałem tego na początku, miałem poważny wypadek i w podziękowaniu, że z tego wypadku wyszedłem. I to po prostu bez żadnego szwanku, a mogło mnie tu nie być. Z jaką grupą siostra pielgrzymuje? Z grupą świętej Jadwigi. A jest siostra z jakiej parafii? Z parafii Matki Bożej Szkaplerznej. Mogłaby się siostra z nami podzielić, jak mijają te pierwsze dwa dni tutaj na pielgrzymce? No bardzo chętnie. Więc tak, na pielgrzymce jestem drugi raz, ale po takim dosyć długim okresie, bo pierwszy raz to byłam jak chyba piękna i młoda, więc było to dosyć dawno. Wczorajszy dzień był taki entuzjastyczny, słoneczny, troszeczkę nam słońce dokuczyło. Natomiast ten dzisiejszy to jest taki pielgrzymkowy, właśnie taki duchowy, bo już osoby, które nas odprowadzały do Tarnobrzega, odeszły i tak jakby zostaliśmy już tylko ci, co idą do samej Jasnej Góry ze swoimi intencjami, dziękczynieniem. Także Pan Bóg też nam sprzyjał, pogoda jest taka właśnie fajna, pielgrzymkowa, chociaż teraz troszeczkę nam kropi deszczyk, ale mam nadzieję, że nie będzie długo. Cóż więcej, no zmęczenie na pewno jakieś, chociaż wiele tutaj osób ma jakieś bąble czy coś, a mnie Pan Bóg oszczędza. A czy ciężko jest po takim długim czasie wskoczyć znów w ten rytm pielgrzymowania? Nie zastanawiałam się nad tym, ale takiego bakcyla złapałam w ubiegłym roku, bo też odprowadzałam znajomych do Tarnobrzega i po prostu już przez ten cały rok pracowało we mnie to, żeby jednak pójść do końca na Jasną Górę. No mam nadzieję, że dojdę. Zresztą w ogóle nie biorę innej ewentualności pod uwagę. Myślę, że nie. Myślę, że jest to bardzo ważne jest nastawienie, to z czym się idzie, z jakimi intencjami. No ja mam w sercu taką wielką wdzięczność, dziękczynienie, że po prostu te trudy nie są aż tak ważne. Życzymy powodzenia i szybkiego dojścia do celu na Jasną Górę. Dziękuję bardzo. Mogłaby się z nami siostra podzielić tym, czy na drodze waszej tej pielgrzymkowej pojawiły się już jakieś trudności w przeciągu tych dwóch dni? To znaczy oprócz małych odcisków, także jest wszystko w porządku, bardzo fajnie, miła atmosfera.
A czy dzisiaj pogoda jest troszkę lepsza? Bardzo dobra. Wczorajszy upał dał troszkę w kość, że tak powiem. No, a dzisiaj jest super, super. Można dalej pielgrzymować. A jak noclegi? Bardzo dobre. Miło przyjęci zostaliśmy, także bardzo fajnie. Michał, który to już raz na pielgrzymce? Na pielgrzymce jestem po raz pierwszy. Po raz pierwszy. I jak wrażenia? Ogólnie bardzo fajnie, dużo znajomych. Nóżki trochę bolą, szczególnie stawy, ale jakoś na to się nie patrzy. Myślisz, że będziesz kontynuował pielgrzymowanie? Tak, myślę, że w przyszłym roku też przyjdę. Mógłby Pan nam powiedzieć, jak zaczęła się Wasza działalność, działalność Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj na pielgrzymce? To znaczy działalność się zaczęła nasza w 2006 roku. Dlatego żeśmy postanowili, że chcemy wesprzeć pielgrzymów, ale też i sami chcemy uczestniczyć w pielgrzymce. I po prostu zorganizowaliśmy, tak jak tutaj widać, zorganizowaliśmy krany do mycia, zorganizowaliśmy sobie wodę, zorganizowaliśmy to. Mamy wspaniałych sponsorów, którzy też, ponieważ oni nie idą, to po prostu nam zafundują to, żebyśmy poszli, przekazali dla pielgrzymów, żebyśmy w tej drodze, w tym trudzie im pomogli. No i tu już się w sumie 9 rok jesteśmy teraz. Ja wiem, no dalsze nasze, myślę, że bardzo wspaniali są strażacy, młodzi szczególnie, różnowiekowe, bo to już przez 9 lat to i dużo młodzieży. Było tak, że nawet mieliśmy około 30 strażaków szło. Bardzo dużo, także nie szło ich nigdzie pomieścić, nie szło ich nawet zabrać, ale każdy chciał z nami iść, no to jak, to nie mogliśmy nikomu odmówić. No, a tutaj resztę to mogą pielgrzymi powiedzieć, jak są z nas zadowoleni, czy tego, tak jak sami widzicie, tutaj mamy 24 krany, mamy 2 czajniki, mamy jeszcze namiot, jakby w razie deszcz pada, możemy rozstawić. Mamy jeszcze prysznic na postoju, już później wieczorem też postawiamy, także no staramy się wszelkie wygody, jakie możemy tylko udoskonalić, żeby w tym trudzie na Jasną Górę ulżyć wszystkim. Mamy kawę różnego rodzaju i parzoną, i rozpuszczalną, mamy herbaty i sagę, i Lipton, także kto, jak się kto życzy, tak ma. 2 czajniki są w każdej chwili, także można w różny sposób, przeróżnie można robić. No, mamy strażaków, który też, bo jest taka sprawa, że część nas idzie, teraz jest nas 10, jest 6 mężczyzn i 4 dziewczyny są młode. No i tak samo, my po prostu 3 musi jechać, musi rozłożyć, musi zrobić, a na zmianę. Jedni idą, drudzy jadą i to jest tak, na każdym postoju się rozstawiamy. Tutaj, tak jak w Czyliesławicach, to prawie 2000 litrów wody idzie. To jest około 1000 pielgrzymów teraz, no to kiedyś było więcej jeszcze.